Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a jest to 22 odcinek. I wiecie, co ostatnio zrobiliśmy? Zabiliśmy Ashwilego, czy jakoś tam. I robimy misję dla Bulgarina i nie podobają mi się one pod kątem życia, ile tracę. Cud, że żyje. Spieprzony cud, że żyje. Przecież ja nie będę wiecznie żył. Dobra, i skąd mi to czyta? Okej. A! Traje bajerę. A i teraz nagle... Czego my ciągle mamy prowadzić? A, dobra, nie musimy. Chciałem, wiecie, powiedzieć, aaa, przesiadł się specjalnie już. To było trochę nielogiczne. Mr. A will be pleased, Ashwilly no more around. Yeah, great. Tell him I'm not his fucking hitman, okay? That's not why I'm hanging with him. I am sorry, Mr. Hospitality Man. You do what Mr. Ray says. That's it. I see you soon. Stick your guitar up your fucking ass. Idziemy po kamizelkę, jeśli tak mają wyglądać misja u Bulgarina. A jeszcze powinna mi zostać jedna. Skąd wiem? To wam już mówię. Wiem to stąd, że wpisałem sobie w ChatGPT, ile jest jakichś misji i rzuciło mi się w oczy, że u Bulgarina są 3. Więc stąd wiem. Nie zaspoilerowałem sobie gry, nie uzyskałem jakichś informacji odnośnie obronności Polski, więc nie zepsułem sobie gry, a mam tu świadomość. Nie jest woda, to jest cola. $5 kosztuje hot dog. Śmiesznie, nie? A, patrzcie, możemy pojechać jeszcze po kamizelkę. Możemy tu pojechać po kamizelkę. W tym odcinku załatwiamy misję u Bulgarina. Jeśli mi się uda, to jeszcze zrobimy u Moriego. Armando chciał nas zaprosić na frytki. Nasze numery. Okay. Tych ładunków nie biorę, bo dostaję co stop jakieś. Dobra. To, że ktoś jest w takiej czy innej orientacji, tak właściwie nie zmienia nic. A wydaje mi się, że wbrew pozorom to widać, że Luis ma bardzo duży szacunek do Toniego. Wbrew pozorom. You delivered here. Thanks for that. Yourself. Hey, Luis. My man. How's things, bro? Not that great. My father, he is a very passionate and angry and very disrespectful man. But listen, can you come and meet me at the construction site? I have something to discuss. Czy on chce nas odjebać? Bez kitu. Na budowie. I to mi tak śmierdzi już. Mr. Lewis. Hey, where's the one man Ben?
is working. Okay. Ray! Hey, Ray! Of company, shut up! Don't tell me to shut up! So, I've got for some people, I know, that maybe you have some diamonds for sale. Not me, my boss, Tony. My other boss. Yeah, yeah. You got them from the... Mam szczerze, postać Balgarina odepchnęła mi trochę na minus o wyobrażenie oraz fakt, jak lubię rosyjskie nawiązania w grach. A szczególnie właśnie takie gangsterskie. Hey man, she okay? Ignore her, Luis. The diamonds. Tell me. I gotta talk to Tony. You gotta talk to Daddy. I thought I was making you a real man, not a rand boy. Well, I can't sell what ain't mine, bro. And plus, with all the work I put in for you, I don't really feel like a man yet. Okay. Soon, man, soon. I want you to cover Timur's back. He's going to talk to some people. I need you there. Nie wydaje mi się, że będzie to jakaś misja, gdzie będzie Niko. Tak mi się coś wydaje. Bulgari nie jest taki mocny, jakby to wskazywało. Czy ten motyw w ogóle z siostrą jest potrzebny? Wydaje mi się, że nie. Kurde, wiecie co? Pierwszy raz może zaoszczędzę trochę czasu. Skorzystam z taksówki podczas misji u Balgarina. Bo już chodzi o czas, a ja tego czasu nie mam. Po prostu. The fascists won't let me drive there, but I can let you off nearby if that's okay. Hey. Yeah, what's up? I'm here. In position. Do you see a box in front of you? Yeah. Open it. To nie jest zasadzka na nas? Have you opened it yet? No, give me a sec. No. Okay, I'm here. Do you recognize that man? Shit! I believe you parted with him in a diamond deal. Yo, what the fuck? Is this the guy we bought the ice from? Steal from me. Yo, we just got some rocks off him, okay? Look, listen. No, you listen. I offered you an opportunity, yet you were bludgeoned against me. Yo, I ain't no shit about those rocks. But I believe it doesn't matter. I will do everything in my considerable power to drive you and your faggot master from this earth. Goodbye. Oh, shit! Fucking great. Czy to była głowa? Coś mi ominęło. Kurde, nieźle, co? Więc chyba już straciliśmy ofertę. W GTA Vice City Stories, pamiętam, była taka frustrująca misja, że musieliśmy zabijać snajperów i dodając sterowanie... Kurwa, co jest? I nie mówcie, że go nie będę mógł zabić. Ręcz. Wziął ręcz. Czy dylatację czasu? Kurde. Ale jaja, nie? To było na to jednak nie będziemy po stronie Balgarina. Ale mocna misja. Trzeba przyznać.
Co to? Nie, myślałem, że to jakieś, wiecie. Jesteśmy pod chatą Reya generalnie. Trzeba uważać. Patrzcie, jaka broń. A ja nie chcę tego, bo jak często będziemy to mieli. Ba! Już myślałem, że spadnę. Myślałem naprawdę, że spadnę. Granatnik, tak? Mi chodziło. Let's go, bitch. Szkoda, że spadochronu nie mam, to mógłbym w sumie na początku skoczyć z tego. Czekamy. O, to będzie super samochód. To chyba u Bulgarina już koniec misji. Sultan S. Pojedziemy jeszcze do Moriego. Dzwonimy do Tonego, tak? Kurde, super się tym jedzie. Tu się zastanawiałem kiedyś, czy to Subaru, czy to jest Lancer Evo. Yeah. Kucharzowi. Kamień z serca. Niedaleko? Dużo się nie pomyliłem w sumie. Dobra, więc zrobimy jeszcze u Moriego misję, nawet jeśli ten odcinek będzie miał być troszeczkę dłuższy, to chyba nic się nie dzieje, nie? To był ten kucharz, który sprzedawał te diamenty. A my je kupiliśmy na początku od kucharzyka, potem nam je ukradziono. Ale powalone to wszystko jest, nie? Pamiętam.
I tam też był Klebic. I tam też był Niko. I to kurde wszystko się obraca wokół pieprzonych kamyczków. Ile misji wokół kamyczków. Szmaragdy i diamenty. Chciałbym ci dać... za jedną... Dobra. To nie jest... Ta gra nie powinna mieć takiej tematyki. Był jeden bar taki w... tam gdzie Niko mieszkał na początku. Zastanawiałem się, czy jaki to jest silnik. No jest obudowany. Gówno widzę. Numer trzeci. 32 To jest 3. Trzecia misja. Oh, fuck you, Maury. Fuck me? You can't fuck me, baby B. Name one thing you have ever been able to fuck me at. One thing, huh? I lift more weights. I fly better choppers. I have better cars. I screw better women. Hell, I screw women. My bling ain't CZ, and my paper ain't a photocopy. What's up, Lou? So again, one! Hey, Maury, I gotta side with your brother on this one, man. I mean, you're fucking annoying. I mean, Widzicie? I hang out with gangsters. I meet assholes 24 hours a day. But you? You take the cake, man. Oh, jeez, I'm sorry. Sorry that I'm trying to toughen up my little bro here. My little bro, who I love more than life itself. And you think that you can interfere with that? Yeah, I think maybe you're taking the tough love thing a little too far, man. I mean, I got sent to juvie when I was 17 years old for shooting a teacher who felt up my sister. They tried the tough love thing with me. It didn't fucking work too well. So maybe try a different fucking approach. You know what? I think you might be right. Come on, baby B. Let's hug it out. Yeah? Let's hug it out. Okay. I love you. I love you. I do. I love you. It's just the truth is I'm jealous. I am. I'm jealous. Powiem zaraz, serio? Nie. Dating such a wonderful guy as Lou here. It's Luis. Whatever. I'm only kidding. Come on. Jesus, you guys are a couple of pent-up queens, I swear. Come on, let's go have some fun, huh? You too, B. Come on, stop sulking. Jesus, you're pathetic. I love you, but you are such a pussy. Come on! Stanę. Już trochę jakby metamorfozy było. A ten pewniejszy się stał. Ale boli go to. Właśnie, wiecie co? Bardzo lubię te momenty, kiedy zaczynam misję. I wtedy dzieje się cały czar. Możemy poznać człowieka tak właściwie od kuchni. Mimo, że to są pieprzone cutscenki, jednominutowe max. Czy to Ryder, czy to ktokolwiek inny, kurde, to jednak to robi dużą robotę. Czy właśnie nawet takie głupie gadanie teraz, podczas jazdy. Ej, Smoke, jedziemy do Burger Kinga. Kurde, jakie powalone to jest. What are those properties worth now?
I don't want to talk about it, okay? Shit! You see? What did I tell you, Lopez? Overexposed like a stripper in Fleet Street. Czytam to i staram się nie rozwalić. Ale to koniec końców jest tak, że on na to wszystko pozwolił sobie i on się nakręca, on się nie zmieni. Naiwne by było twierdzenie, że tak mogło być. Musiałby chyba przeżyć jakąś mega wielką traumę. W worku na śmieci powinniśmy go po prostu z Boeingu Bruce zabrać i tyle. Człowiek gestu. Ej, fajne! Fajne! Ale fajna mechanika, taka mała głupota, ale tak samo jak Niko byliśmy i były takie, wiecie, windy make-owe. To podobnie to działało. Mam jakieś przebitki na pewno w jakimś materiale z shortsa albo TikToka. Co to ma być, wyścig po prostu? A i to miała być ta opcja z chórami. A może Bruce wygra? Wolałbym, żeby Bruce wygrał. Tańczowe wypierdku. W sensie chodzi o jego karnację, tak? No tak, Bruce ma taką bardziej szarą. Czemu nie możemy uchylić szyby, tylko musimy tak zawsze robić? Nie wiem, czy jest sens strzelać. Czy my mieliśmy w ogóle coś takiego robić? Ale za co? Przecież to nasze samochody, czy chodzi o prędkość. A ktoś musiał dać cynk. To jest nienormalne, że taka akcja jest przygotowana. Przecież to były nasze samochody, prawda? Tylko kliknęliśmy S. Czy o co chodzi? Czy nie? Czy on skroił te samochody? Ale po co, skoro ma kasę i tak dalej, wpływy, wiecie? Bla, bla, bla. Nie mogę się doczekać misji usłupa, szczerze wam powiem, najbardziej. Arab Money. I chyba z tego DLC najlepiej będę wspominał właśnie jego. Właśnie fajne jest to, że każdą postać możemy inaczej określić, ma inny charakter. Jest po prostu każda postać inna. Started shitting his panties when the cops showed up. Hey, check it out, Brucey. You know, I think Lou here might be even slightly bigger pussy than you. To zaczną oboje wyzywać? I mean, we're squared. You got your cars now. So now I don't have to sit here and listen to your tiny man bullshit. Sure, Lou. You could go. If you're as dumb as you look. Ooh. Excuse me? You got an opportunity here. Look at me. Watch my lips move. I can teach you things. Zajebać? Come on, think apprentice, think intern, minion, yeah, think squire boy. You, following me all around, learning to become a business mastermind. No more clubs, no more Tony Queen. You, my friend, could be free. Maury, is this a joke, man? I mean, you're the guy that needs to learn something. Shit, you're awful, bro.
Hey, maybe someone can teach you the most basic human behavior. Brucey, please do this guy a favor. Zajeb mu. Me? Yeah, you're the guy in the family with some manners. Whoa. You think that I could learn something from little B here? The marshmallow man. More. This pale piece of turd. All right, cut it out, M. Man is nothing but beyond right. pathetic. That's it, boy! Cut it out! Yeah! Yeah! Are you kidding? Yeah! Oh, oh! Oh, God! Oh! Yeah! What's you up? Fuck, man! What the fuck are you doing? Oh, God, you know the rule! I'm sorry, Maury. I forgot, man. Never! Never in the face! Oh, come on! This is top work up here. You know that I got a weakened septum. Okay. Oh, just don't tell Mom, okay? Okay? Okay. Just, you gotta take me home. Yeah, shit, okay, yeah, shit. Come on, let's go. Okay. Jak ja się cieszę, że to jest koniec, kurde. Hey, I'll see you ladies later. Whoa. Żeby ktoś był tak wkurzający. Gdzie? Powiedział, że Bruce ma maniery. Tak, Bruce jest spoko, naprawdę. MPH. Czemu w MPH? Dobra. Wiecie co? Myślę, że jedziemy po prostu do domu. Cieszę się, że mogłem nagrać tyle odcinków, że mogłem poczynić takie postępy w tej grze. Niezmiernie się cieszę, ile zrobiłem jeszcze pobocznych misji, które nic totalnie w moim życiu nie zmienią. Nigdy nie zmienią. A ja mogę teraz pojechać do domu. Przerzucam sobie zaraz materiały, żeby potem móc je super zrenderować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co to za SMS-y? Zobaczmy. Henryk. Hania. Dobra. Dzięki za oglądanie. Widzimy się kiedyś na pewno. Na razie. I ja też idę.